Ja Was bardzo serdecznie proszę, jeżeli macie odrobinę szacunku dla swoich słuchaczy, nagrywajcie albo przynajmniej publikujcie swoje podcasty w mono. A jeżeli koniecznie musicie nagrywać i koniecznie musicie publikować podcasty w stereo, to postarajcie się, żeby oba kanały, zarówno lewy jak i prawy, miały dokładnie to samo. Cześć, jestem Krystian, witam Cię serdecznie na stronie jak zrobić podcast.pl. Dlaczego tak ważne jest nagrywanie i publikowanie podcastów w mono? No, chociażby dlatego, że mówimy mono, w związku z czym trudno jest nasz głos nagrać w stereo. Mikrofony, których używamy, w większości przypadków są to mikrofony monofoniczne. Mikrofonem monofonicznym trudno jest nagrać dźwięk w stereo. Ale są sytuacje, kiedy na przykład używamy rekorderów różnego typu takiego jak mój, który tam leży w kącie. Ewentualnie rekorderów Zoom H1, Zoom H4N, czy też Tescama DR5. Takie rekordery mają dwa mikrofony, mają możliwość nagrywania stereo i z tego stereo często korzystamy. W momencie, jeżeli nagrywamy tylko my, tylko i wyłącznie jeden głos, tylko i wyłącznie jedną osobę, nie ma żadnych. Przynajmniej z mojej strony, przynajmniej dla mnie, nie ma żadnych argumentów, żeby tego typu dźwięk był publikowany potem w stereo. A lepiej, jest kilka argumentów, żeby tego nie robić. Natomiast troszkę się komplikuje sprawa w momencie, jeżeli chcemy nagrać dwie osoby. No bo co robimy? Stawiamy rekorder w połowie pomiędzy jedną a drugą osobą. Odwracamy mikrofony tak, żeby jeden był skierowany do jednej osoby, drugi był skierowany do drugiej osoby. I to jest jak najbardziej w porządku. Jeden mikrofon wyłapuje... Lepiej mnie, drugi mikrofon wyłapuje lepiej mojego rozmówcę. Całość nagrania fajnie brzmi i nie powinno być później problemu z edycją tego typu nagrania, czy też z jego publikacją. Ale w momencie, jeżeli ja jestem bardziej w jednym kanale, a mój słuchacz jest, a mój gość jest bardziej w drugim kanale, no to słuchać tego się już po prostu nie da. Nie da się słuchać nagrań, w których jedna osoba jest bardziej z jednej strony, druga osoba jest bardziej z drugiej strony. Ale jeżeli do tego wszystkiego są te osoby ekspresyjne, dynamiczne, które kręcą się gdzieś co chwilę, robią coś wokół siebie i te mikrofony, ten ruch rejestrują właśnie raz jeden, raz drugi, trochę silniej, no to już w ogóle takie nagranie jest po prostu do śmieci. Nie da się słuchać. No da się, ale nie jest to żadna przyjemność. Nie da się komfortowo słuchać podcastu, który jest w ten sposób opublikowany. Tak więc, jeżeli dbacie o swoich słuchaczy, jeżeli dbacie o ich komfort słuchania Waszych nagrań, to bardzo Was proszę, to co mówiłem na początku, publikujcie mono. A jeżeli koniecznie musicie opublikować swój podcast w stereo, Niektórzy będą w stanie przedstawić pewnie kilka argumentów, żeby to zrobić, to postarajcie się, żeby oba kanały stereo, zarówno lewy, jak i prawy, miały dokładnie to samo. Dokładnie to samo, znaczy dokładnie ten sam dźwięk, dokładnie na tym samym poziomie głośności. Dlaczego mielibyście chcieć publikować podcasty w stereo? Niektóre osoby uważają, że ze względu na muzykę. Nie do końca się mogę zgodzić z takim argumentem. Dopóki podcast nie jest podcastem muzycznym, tej muzyki tak naprawdę mamy 5 sekund na początku i 15 sekund na końcu. Czasami na końcu nie ma nic. Mamy na początku 5 sekund czy 10 sekund muzyki, i dla 10 sekund muzyki powodujemy, że, godzinne nagranie źle się, że godzinnego nagrania źle się słucha. No, nie jest to najlepszy argument. Dla tych 10 sekund muzyki, moim zdaniem, nie warto. Więc warto publikować mono. Mówimy mono, nagrywam na monofonicznych mikrofonach najczęściej, w związku z czym tutaj też nie powinno być żadnego problemu. Nagrywamy w mono, publikujemy w mono. Dwa konkretne argument dwa kolejne argumenty jeszcze, żeby nie publikować swoich nagrań w stereo. To jest ilość miejsca, które takie pliki zajmują. W momencie, jeżeli publikujemy nagranie w stereo, to taki plik jest dokładnie dwa razy większy. Dwa razy większy, ponieważ taki plik musi przechowywać dane z dwóch kanałów i są to bardzo często różne dane. I w tym momencie, jeżeli płacisz za hosting i jeżeli płacisz za miejsce na, na tym hostingu, na tym serwerze, no to publikując mono, jesteś w stanie publikować nagranie dwa razy więcej. Czyli oszczędzasz. Z drugiej strony, po opublikowaniu takiego nagrania, jeżeli Twój słuchacz płaci za internet, jeżeli Twój słuchacz musi pobrać ten plik, no to dla niego też jest istotne, czy pobierze plik, który ma, nie wiem, na przykład 50 MB czy 100 MB. Jest to istotna różnica i tutaj również warto wziąć to pod uwagę, że nie każdy słuchacz ma nielimitowany internet. I nie każdy słuchać znajduje się w miejscu, w którym ten internet jest na tyle szybki, na tyle stabilny, żeby wygodnie się takie duże piki ściągało. Tak więc mamy przynajmniej trzy argumenty. Pierwszy argument to jest taki, że zdecydowanie lepiej się słucha nagrań, które są równe, czyli w obu kanałach jest dokładnie to samo. I takie nagranie może być na przykład mono, ewentualnie, jeżeli stereo, to koniecznie dokładnie takie same yy, te ścieżki muszą być opublikowane. Drugi argument to jest ilość miejsca na serwerze. Jesteśmy w stanie zaoszczędzić połowę. I trzeci argument to jest transfer danych Twoich słuchaczy. Nie każdy ma nielimitowany internet. Tak więc, jeżeli tylko jest to możliwe, to naprawdę bardzo Was proszę. Publikujcie swoje podcasty mono. Kilka dni temu miałem okazję słuchać podcastu, którego nie byłem w stanie dosłuchać do końca. Musiałem przerwać bo właśnie tak był nagrany. Odtwarzacz między dwoma osobami. Z jednej strony było słuchać bardziej jedną osobę, z drugiej strony było słuchać bardziej drugą osobę. Te osoby się jeszcze ruszały przed tym rekorderem, i no, dla mnie nie było żadnej przyjemności słuchania takiego nagrania. Ja wiem, że do tego podcastu szybko nie wrócę, jeżeli w ogóle kiedyś. Czyli być może. Dana audycja straciła słuchacza. Być może w ten sposób straci kilku, kilkudziesięciu, czy kilkuset innych. Lepiej, żeby tak nie było. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, zapraszam serdecznie do subskrybowania kanału na YouTube i zapraszam również do częstego odwiedzenia strony, jak zrobić podcast.pl. Co tydzień staram się publikować nowy film, w którym rozwiązuję nowy problem. Problem, z jakim mogą borykać się początkujący podcasterzy. Teraz idź i nagraj coś fantastycznego i do zobaczenia za tydzień.